Cześć ludziska, witajcie, Tawarden z tej strony. Kolejny odcinek z kampanii Bertoni, Luenem, Lwie Serce. Będziemy atakować teraz Grungzind. Mamy też już tutaj 18 jednostek Uzoka, u tych... Wtargnięcie Zielonoskóry, tak się nazywa. W Kuron, za jedną turę powinno być ulepszone Kuron do miasteczka. Czy tam do miasta chyba, z tego co mi się wydaje. I będziemy tam próbowali coś uskutecznić. Może zdobędziemy na przykład tą Rafę Czaszek. Co, oni mnie tak nie lubią? Dlaczego? Aversa, traktat z Lioness. Ja muszę chyba tutaj potem z elfami, kurczę. Wampiry, porządki, coś tam w kanałach, to ze Skywenów. Nad królem grobowców, nad Norskanami. Straż północna. Stosunki dyplomatyczne minus 100 chaosu, ale to nas przecież nie obchodzi, bo chaos i tak jest do dupy i trzeba to zniszczyć. Dobra, zamorska dyplomacja, stosunki dyplomatyczne z 30 z elfami wysokiego rodu i jaszczuro ludźmi. I to będę musiał też zrobić, więc chyba sobie na razie odpuszczę Herb Artois, mimo że będziemy mogli... O kurwa mać. Dobra. Nic nie mówiłem. Lecimy dalej tutaj po Herb Paravonu i Artois. Tutaj strasznie dużo tur z tego co widzę, mamy do ogarnięcia. Zaatakujmy sobie w takim razie. Jak to zrobimy, moi drodzy, jak to zrobimy? Rycerze Pegaza, no za bardzo się nie nadają. Może ten jeden oddział ewentualnie mógłby coś tutaj spróbować zrobić na murach. Ci na pewno się rzucą na bramę. Trebusze będą strzelać. No i te jakieś tam jednostki piechoty, ale to jednostki piechoty akurat mogę stracić, bo są tam tylko zwykli chłopi, mogę sobie ich w każdej chwili tutaj... zregenerować, prawda? Zerbować nowych. To nie ma problemu. Drodzy nie są. Dodatkowo również szybko się szkolą. O, oni nie mają murów. Dobra, to jesteśmy tutaj w domu. Ja myślałem, że oni mają mury. W sumie nawet nie spojrzałem. No okej, okay, dobra, ryzykujemy sobie. Tacy z naszych ryzykanci. Ale to będzie 3, to będzie dwójeczka. No i co? No nasz trebusz. W sumie możemy sobie tutaj stanąć, nawet nie ma problemu. Tak sobie jakoś rozstawimy się. Nasze jednostki. Oni i tak muszą do nas podejść, nie? No bo nie zrobią nic. Przeciwko naszym trebuszom. Dobra, was tutaj. Rozmieść wojska. Byk, byk, byk. No i dobra. Trebuś już napierdziela. Także te co większe jednostki, oddziały w sumie, trzeba będzie po prostu zniszczyć. A masakrują ich namiętnie. Ale z nich tryska krew. Już przestała. O, tryska elegancko. I biedni jeszcze muszą biec tutaj pod górki i tak dalej. O, ten strzał to był epicki. Czy co mi się wydaje, że te trybusze wraz z zdobywaniem poziomów i doświadczenia mają coraz lepszą celność? Cia, cia, cia! No ten może nie, ale... Nie można mieć wszystkiego, prawda? Odznaczmy sobie, weźmy naszych łuczników, żeby nie uciekali. Bardzo dobrze. Jest tak, jak powinno być. Te ziomaczki tutaj długo nie postoją. Field Trebuchet. Tego zurgaka fajnie by było się pozbyć. Luen może sobie wyjść naprzeciw tym jednostkom. Nawet szybciutko i po prostu... I ciach do tyłu. Dobra, goblińscy wilcze jeszcze nie istnieją. Nie ma sensu tutaj atakować bardziej. Wysujcie w miejscu, żebyś tam coś chyba nie przyszedł do głowy, żeby się gdzieś przemieszczać, nie? Ale dostał strzał w pierś i w nogę. O Jezus, masakra.
Teraz jeszcze ona. No tu już nie ma co nawet czarować. Przyspieszmy to, bo to jest już taka farsa naprawdę. Tego Betroka też można tutaj ewentualnie uderzyć raz. No i dobra, tyle. Zakończmy bitwę. Nie ma potrzeby tutaj atakować dalej. Zdecydowane zwycięstwo, plus 10 i plus 2, to jest 12 rycerskości. I tak można w sumie w kółko, nie? 115, trebusz polowy. 405, 402. Luen na 4 zabił. Łucznicy też się bardzo ładnie spisali tutaj w tym momencie. Oczywiście wymienię ich od razu na jakieś tam zatrute strzały albo płonące. Jeszcze nie wiem. Znaczy pewnie trochę płonących, trochę zatrutych, no. To jest chyba więcej niż jasne, no ale dobra. Akwena, opieka kampanii mogą być przemierzane przez armię. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Zyskano ile złota? 613, nieźle. Możemy okupację, ale możemy też zniszczenie. Plus 30 rycerskości i to właśnie zrobię. Przeminęło zagrożenie ze strony tych zielonoskórych. Tutaj trzeba będzie też się zająć zaraz. Czempion pani. Regeneracja, trwałe, ten oddział. I cześć. I jesteśmy w domu. Zająć się tymi tutaj ziomeczkami od buntu tutaj tego Marienburgu. Marienburga w sumie. Ale to trzeba się zregenerować. Tutaj tych 18 jednostek, no nie za bardzo mnie tutaj zachęca do stawienia im czoła jakoś. No ale zobaczymy. Okej, okay, to chyba wszystko w tym momencie. Tutaj widzę, Musilią atakuje Lioness. A co ja tu mam takie odkryte? Co to tam jest? Beach Kane'a. A skąd ja to wiem, to wszystko? Przyspieszmy to. Tam chyba w jakimś momencie kampanii, ale to nie wiem, czy to tylko, czy to w Mortal Empires, czy raczej tylko w Oku Wiru. Ci posiadacze głównych portów, prawda? Się ten znają dzięki handlowi czy czemuś tam. A mi się wydaje, że my mamy jakiś główny port tutaj w Kuron. Nie jestem. Nie, chyba, może nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Praca, praca. Dobra, dalej. Okej, okay, plądrowanie, plądrowanie, czyli się na nas jeszcze nie rzucili. Ale z tego co widzę, mają już 20 jednostek, więc będą się rzucać jak najbardziej. Nasz garnizon wygląda już bardzo zachęcająco. Murów raczej nie możemy zrobić, z tego co mi się wydaje, dokładnie nie możemy. Ale możemy zrobić tutaj coś innego. Modlitwa. Z każdą turą 10% szans na usunięcie negatywnych cech każdego ledera przebywającego w tej osadzie. Brak skażenia i rycerze Grala garnizon. Werbunek, chłopcy. Aha, to będzie trzeba warsztat stolarski jak najbardziej zrobić. Zwłaszcza, że będziemy mieć błogosławiony. Błogosławiony trebusz polowy. Czym on się różni? On chyba tylko tyle, że mam magiczną amunicję i ma jej więcej. I ma większe obrażenia to strzału. Bardzo dobrze, to będziemy tego brać. Jak najbardziej. Pozwala na werbunek relikwiarz Grala i zbioro i pielgrzymi. To kosztuje 5500, to 4000. Damy sobie radę jakoś z tym? Damy radę. Ale jest też kuźno, prawda? Piesi Gierunkowie. Rycerz na... O Jezus, ile tych budynków tutaj trzeba będzie zrobić, to jest masakra. No dobra. Dwie tury. Nic strasznego. Te nasze jednostki powinny się szybciutko zregenerować. Po 19 zawsze coś. Także jedną turę przynajmniej tutaj spędzą. Ten Zog będzie na pewno chciał zaraz atakować. Gdzieś tutaj sobie wieć. Odkryjemy trochę elfów, też będzie fajnie. Okej, okay, ograbiesz 10 tysięcy i sztandar grabieżcy. Premia szarży plus 7% dla jednostki przydzielonej. Więc dla rycerzy Grala jak najbardziej. Czy tam rycerzy królestwa, właśnie miałem sprawdzić jak się nazywają. O, przepraszam. Tak, dla rycerzy królestwa. Także okej. Okay. Tura, moi drodzy. Tam się trochę się skurzyłem, bogacą moim kosztem, ale to nie szkodzi. O, wydaje mi się, że i tak nie zdołają tam za bardzo zdobyć naszego miasta. Zresztą podejrzewam, że trochę będą musieli postać pod murami. A my w tym czasie zdążymy rozwalić tutaj bunt w Marienburgu i rzucimy się na nich. Więc tutaj wszystko jest z góry ustalone, wszystko jest jasne. Super.
Fajnie by było dać coś do prędkości opracowywania badań, bo strasznie długo to trwa. Strasznie długo w stosunku do ilości badań, które można wykonać. Dobra, no i tak, kończy tryb obóz wypadowy, za to oblega nam Kuron. Prosto po pokładzie, zasięg ruchu kampanii, ruchu na mapie kampanii na morzu, plus 5%. No właśnie, i on teraz będzie próbował tutaj jak najbardziej się rozwinąć względem machin oblężniczych, czyli przede wszystkim wież. Dobra, gdzieś tutaj sobie stań, a potem tam lecimy. Ale ma ładny statek, o jaki biały. 2500 i 1500 doświadczenia, super. Co możemy zrobić? Możemy zrobić wędrowiec i możemy zrobić... sędzie? Czemu nie? Dobra, i uciekamy nim dalej po skarby. Mamy 12 tysięcy, także hajsu mamy w brud. Tu zaraz będziemy mogli sobie rozwinąć miasteczko. I co za tym idzie, postawimy sobie mury. Mają pełną włóczników, ale ci włócznicy nic nie zrobią przeciwko naszym jednostkom. O kurde. Mają naprawdę dużo włóczników. Ale jak się dobrze zgrupują, to ich elegancko wytrzepiemy trebuszami. Potem jeszcze tam łucznicy jak najbardziej się przeciwko nim będą sprawdzać. Ze względu na to, że nie mają tarcz. A kirasjerzy to tam dupa wołowa. Myślę, że nie wiem, czy będę puszczał na nich rycerzy Pegaza, bo raczej mogą ich tam trochę postrzelać. A tego bym nie chciał, bo nie chcę tracić tych jednostek. Więc zobaczymy, zaryzykujmy sobie na ten moment. Mamy tu niestety dość gówniany teren, ale to nie szkodzi. My lord? Pyk, zakaz uciekania, wy jakoś sobie tak się ustawcie. Dobra, rycerze na Pegazach tutaj, was tutaj. Jeden, drugi oddział. Może nawet się schowacie. O, schowaliście się, super. No i co? I Luen gdzieś tutaj naprzód. I rozmieć wojska, rozpocznij bitwę. I czekamy na nich. Ale śmieszni różowi. Trochę to gejowe. Ale nic tam. Nie zgrupowali się tak, jak bym chciał, no ale nie szkodzi. Jak pięknie ten szaniec wygląda. O, ale zmasakrowali tych kirasjerów. Ale oni ich zmasakrowali. Dobra, w nosie z tymi kirasjerami tak naprawdę. I trebusz powinien się skupić przede wszystkim na tych właśnie tutaj włócznikach. Znaczy, że kirasjerzy już nie istnieją. Po jednej sali tak naprawdę z odłuczników. O, Luen dostał. No i teraz trzeba będzie wycofać niestety tych rycerzy. Nasi łucznicy, przepraszam bardzo, powinni się zająć tymi kirasjerami dokładnie. Field Trebuchet! No i Luen rzuca się na nich, prawda? Jak ich zmasakrował! Pani! Isru! Ole zmasakrowało! Ale ich tutaj popier... Ja pierdzielę, masakra! Co to był w ogóle za spell? Dobra, rycerzami się tutaj wycofajmy. Rycerze Pegaza tutaj gdzieś od tyłu sobie zaatakują jednostki przeciwnika. Tutaj rajtarze jeszcze wrócili, to nie szkodzi. A ja powiem wam, że ten spell jest naprawdę dobry. Tylko ta końcowa faza jest naprawdę skuteczna przeciwko jednostkom. Dobra, ty się rzuć na nich, a ty się tego na Pietera Or rzuć. Wybijacie w nich, ty uciekasz do tyłu gdzieś i będziesz się rzucał na jednostki przeciwnika, które będą uciekać. Zdążyli jakoś tutaj wyhamować i się ustawić formację, ale to nie szkodzi, bo i tak nie mają szans. Dobra, ci wrócili, tamci są już zmiażdżeni, więc oni nie wrócą.
Dobra, wy się rzućcie na tych. Wy też możecie się też tam, na tamtych rzucić jak najbardziej. Pani jakaś tam. Nasi też dostaną niestety. Ale tam jakaś końcówka też została. Super. Dobra. Wy się rzucacie gdzieś tutaj. Wy się powinniście wyszarżować w nich. No i tego to już na pewno nie chcieli tutaj przeżyć. Ale niestety musieli. Beznadziejna szarża. Wycofać się. Jest masakrycznie dużo tych jednostek przeciwnika. No ale to jest tak naprawdę już koniec, nie? I tak, więc... dobra. Zachwianie, oni już uciekają. Na ten moment ci również. Można by im pogonić kota. Ci już nie wrócą. Jeden tutaj, jeden tutaj. Czy mamy przyspieszenie? Tak, przyspieszenie mamy, dobra. I to jest tylko do walki w zwarciu chyba jest jakiś negatywny, ujemny modyfikator. A tak to jest wszystko w porządku. Dobra, wy się zajmijcie tamtymi. I teraz patrzmy. Lecimy dalej. Oni raczej nie dadzą rady ich dogonić już, kurczę, niestety. Chociaż może. Ci też ich tutaj nawet zabijają. Trochę okrojony gość, nie? Ja, faktycznie. Udało im się dogonić. Ciekawe, co są szybcy teraz. Prędkość 75, premia szarży 102. Ci rycerze na Pegazach zabili 65, nieźle. Dobra, zakończmy to. Mamy kolejne zdecydowane zwycięstwo. I teraz kto tutaj najwięcej strat zadał? Łucznicy bardzo ładnie, no i oczywiście trebusze, nie? Rycerze Królestwa też nie ma co gadać, są potężni. Nawet jeśli ta armia teraz przeżyje, to bez różnicy, ze względu na to, że mają naprawdę jednostek mało, nie będą się na pewno regenerować. Za to, jeśli zaatakują Marienburg, to i tak tam przegrają, więc spoko. A nie będę też atakował ich znowu, bo... O, 16%. Poproszę. I ucieknie gdzieś tam, spoko. Pewnie się mi napastnik, krycesko z 10. Strength and honor. The lady calls. No i okej, okay. No, myślę, że teraz trzeba będzie już lecieć tam w tę stronę. Marienburg jest okej. Okay. Languillezok. Ty, majster, nie masz ruchu. Kuron jest trzymany, ale to nie szkodzi. Jakbyśmy zaatakowali to, jak to wygląda? Mają naprawdę mało jednostek, jeśli chodzi o walkę na murach, więc jesteśmy wygrani. King Luwen, Leon Kerr. Teraz, moi drodzy, co zrobić? No myślę, że tutaj w Luena trzeba jak najbardziej teraz pójść, mistrz uników, potem jakieś tutaj zabójcze ostrze plus 12, to będzie 77. Kolejne ochronne ostrze plus dodatkowe 12 punktów, 74. Miecz Kuron też na pewno atak zwarcie plus 6 daje. Ukochany syn Bretonii, atak w zwarciu na... O, wpływa na sojuszników, fajnie. Ale to raczej mi chodzi o... Co, ma tylko miecz korona? Korona czy coś? No nie wiem, dobra, do ogarnięcia potem. Oczyszczenie spaczenia nie, wyszukiwanie też na razie nie. Uziemienie, wyssanie mocy i magiczny przewodnik. I tura. Ładnie, mamy już 114 rycerskości, to naprawdę fajnie. Ja myślę, że, moi drodzy, w tym miejscu kończymy odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeśli tak, zapraszam do lajkowania i ewentualnego komentowania filmu. Dalej, jeśli chcecie mnie wesprzeć, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, możecie się zarejestrować w jednej z tych dwóch gier, które mam w opisie filmu. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, wystarczy tylko podać maila, potwierdzić i to wszystko.
Również zapraszam was na Facebooka, na Discorda, tam się odbywają wszystkie ankiety, powiadomienia o streamach, o odcinkach itd., itd. Można sobie pogadać, fajnie. Sojusz obronny z Chilfroyem, bardzo chętnie, z Artua. Nie powiem, że nie. No i co, no i tak mi się wydaje, że to jest wszystko z mojej strony. Standardowo mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, jeśli nie, również dajcie znać w komentarzu, co jest nie tak, co można poprawić. No i co? A propos kampanii, to myślę, że możemy sobie nawet zobaczyć tutaj prowincję Południowe Góry Szare, Grungzind. Czy dałoby się go ten zaludnić, bo w sumie czemu nie? Te 30 rycerskości dostaliśmy, więc jest spoko. A dalej coś już się dzieje, co chce. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!